No i siemanko moi drodzy, mamy sobotę, jestem w rodzinnych stronach, wczoraj wróciłem właśnie, teraz lecę na siłownię, ale chciałem wam pokazać trochę moje okolice, to co tutaj jest najlepsze, w sumie najpiękniejsze. Teraz idziemy do wkopu na kopalnię, zobaczycie zaraz jak to wygląda. Powiem wam, że coś pięknego, po prostu jak się to wszystko zmienia, powiedzmy nie mam je tu miesiąc, co miesiąc przyjeżdżam, tak czasami nawet co dwa miesiące, jak widzę po prostu te zmiany, no wow, po prostu wow. No i dobra, jednak wam nie pokażę, bo oczywiście musiałem trafić na strażników, także może w drodze powrotnej, jak będę wracał, to jeszcze mi się uda ich ominąć, a teraz niestety trafiłem prościutko na nich. Dobra, no to widzimy się na siłowni, w sumie jeszcze na zakupy jakieś po drodze wskoczę, ale czekaj pilnie i uważnie na mnie. Tak na szybko, tylko nie mówcie nikomu, ta droga ogólnie jest zamknięta, piszę, że mogą tylko tutaj jeździć mieszkańcy, no i robotnicy, którzy tutaj pracują, ja się chyba do nich nie zaliczam, no ale teraz bym musiał robić koło chyba 5 km, także czasami jak się coś takiego zrobi, to kuć. I szybkie zakupy, co kupiłem, może już zobaczycie na mieszkaniu, ale wzięła mnie mega ochota tutaj na tosty. Nie jadłem serio tostów chyba dwa lata nie jadłem tostów, taka mega ochota, także dzisiaj na kolację polecam na pewno tosty, a po treningu też dzisiaj jedno z moich ulubionych dań, ale to w sumie zobaczycie sami. Teraz lecimy na ten trening. Odnośnie tych zmian jeszcze będę chciał wam pokazać tą kopalnię, jak mi się uda, jak mnie strażniki znowu nie złapią, bo teraz czekali do samego końca, aż po prostu odjadę, pojechali w sumie ze mną. Jeżeli chodzi o Kleszczów i o moje rodzinne strony, uważam, że jest tu jedna chyba z najlepszych siłowni. No i jeszcze Bełchatów, ale po ostatniej akcji w Bełchatowie, co miałem problemy później z głową, byłem w szpitalu. Może tutaj podam odnośnik, kto nie widział jeszcze tego vloga, no to tam już podziękuję, za szybko się tam nie wybiorę. Ale zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Naprawdę ośrodek zrobili mega. Kasy poszło w to totalnie. No i treningi zawsze tutaj mega wchodzą, a najlepiej mi się tutaj trenuje nogi. Na serio, nogi po prostu bajka. I teraz jeszcze jeden taki ważny przekaz. Jeżeli zmieniacie siłownię, jedziecie na inną siłownię, wykorzystajcie ten sprzęt, którego nie macie u siebie, lub ten, który chodzi troszeczkę inaczej, jest inna trajektoria ruchu. Fajnie jest tutaj zaangażować troszeczkę pod innym kątem te mięśnie, dlatego wykorzystujcie to. Coś tu się światło wali. Ja dzisiaj mam zaplanowany bodajże push, hiper. Jeszcze muszę sprawdzić, bo mi się dni pomyliły. No ale i tak wykorzystam jeszcze na pewno maszyny. Dodatkowo może jakieś ćwiczenia wrzucę, żeby wykorzystać dzisiejszy tutaj pobyt na maksa. Spróbuję oczywiście nagrać materiał, ale czy mi się uda, zobaczymy, czy mnie znowu nie wyproszą, bo kiedyś pani podeszła. Była tak miła, stwierdziła, że tutaj nie można niestety nagrywać, ale i tak mi pozwoliła dokończyć. Także zobaczymy, jak dzisiaj to pójdzie. Wbijamy do środka. Till it's fine.
No i kardio skończone i zobaczcie jeszcze na to. Teraz trzeba iść do szatni. Zobaczcie, co jest tam po drodze. Bum. Nie wiem, czy widać, żeby dojść do szatni, trzeba przejść obok pizzerii. Po prostu masakra. Ale i tak mnie to ci nie złamie, bo to, co mam na mieszkaniu, bije wszystko. Ale zobaczycie jeszcze później. No i dobra, moi drodzy, kolejne podejście. Zobaczymy, czy teraz mi się uda, czy znowu przyjadą. Ale chyba przedtem byli tutaj przejazdem, także im się udało. Ale teraz chyba im będzie. Nie chcę mi się jechać do głowy, bo jest strasznie daleko. A chcę wam pokazać to, co najważniejsze. Dobra, nie zdążyłem. No i teraz właśnie pytanie odnośnie, jaką szkołę kończyłem. Już pytaliście, także macie odpowiedź. Tam jest kopalnia. Jeżeli chodzi o mój profil, no to górnictwo odkrywkowe. Tam miałem dosłownie praktyki. Siedziałem sobie na koparce i patrzyłem, jak się cały węgiel kopie. Tak to w skrócie wyglądało. Nie no, serio. Profil górniczy. Taki wybrałem. Ogólnie miałem właśnie tam teraz siedzieć we wkopie, pracować. Ale trochę się tutaj sytuacja zaczęła już psuć. Kopalnia już szczerze obiega końca. Przenosi się na moją miejscowość, można powiedzieć. Także tutaj już ostatnie złoża są wydobywane. Węgla brakuje. Niedługo Polska upadnie. Nie, serio, to fajna sprawa. Powiem wam, że lubię w życiu dużo spróbować, naprawdę poznawać rzeczy. Coś pięknego po prostu, tak samo tam we wkopie. Poznałem, jak to wygląda od wewnątrz. Jeżeli czegoś nie zobaczycie od środka, tak naprawdę nigdy się nie dowiecie. Możecie mówić, że na przykład jakaś praca jest lekka, nie wymaga tutaj jakiegoś nakładu, ale dopóki nie spróbujecie tego od podszewki, nigdy się nie dowiecie tak naprawdę, jak to wygląda. Chyba znowu jadę. No i mamusia mi uszykowała moje ulubione danie. Bataty, tutaj mam aż 500 gramów, także na bogato. Udka z Biedronki, kosa, po prostu te bez skóry, bez kości, mega wchodzą. I w 100 gramach 5 gramów tłuszczu, naprawdę polecam. Do tego dodatkowo awokado i cukinia. Chyba najlepsze połączenie, jakie może być. Czyli pieczone bataty z cukinią i z udkami. Po prostu sztos. Spróbujcie to koniecznie, bo naprawdę warto, polecam, biorę pełną odpowiedzialność. Jeżeli wam nie posmakuje, no to niestety, ale chyba skończę nagrywać te materiały. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Bataty posypuję tutaj papryką słodką, ewentualnie przyprawami do ziemniaków. Udka też musi się dobrze przyprawić. Dobrze przyprawione to jest podstawa. Jeżeli chodzi o pieczenie, około pół godzinki, temperatura 200 stopni, więcej nie trzeba zdecydowanie. Dobra, ale zabieram się już za jedzenie, bo jak już widzę, to się robię głodny. Wjedzie to równo. Jeżeli jesteście na masie, polecam troszeczkę ketchupu do smaku. Ketchupu, tak się mówi? Bez różnicy. W każdym razie polecam odrobinę sobie polać. Mega sprawa. Przeważnie z kotlina używam ten 60% mniej kalorii chyba, bo w smaku mi mega odpowiada. Ale dzisiaj nie mam, to cóż, poleci zwykły. No i nareszcie ta chwila. Tosty, godzinka 22:10. Zabieramy się. Jedna ważna kwestia. Jak ja teraz z tego obliczę makro, bo nie będą one do końca zdrowe. Poleci między innymi te ser, bo rodzice taki mieli w lodówce. No i kupiłem na szybko polo szynkę jakąś prasowaną z indyka, salami, aby trochę dostarczyć tutaj tłuszczu. No i dobiję, jeżeli chodzi o białko, kurczakiem. Tylko teraz jak ja to wszystko podsumuję. Używam aplikacji MyFitnessPal, tam przeważnie wbijam poszczególne produkty, albo mam drugą metodę, z którą współpracuję właśnie z podopiecznymi na gotowych proporcjach i właśnie z tej metody skorzystam w tym momencie. I jak ona wygląda? A więc tak, jeżeli chodzi o węglowodany, będzie to chleb. Przyjmuję, że o 160 g chleba to jest około 80 g węglowodanów. Tyle mam na tym posiłku. Czyli chleba będzie 160 gramów. Białka potrzebuje 45 gramów w tym posiłku. Dla mnie jest to 225 gramów mięsa. Bez różnicy, czy to teraz będzie kurczak, czy to będzie szynka, czy salami. Z tych wszystkich mięs muszę mieć 225 gramów. I kolejna kwestia, tłuszcz. Tłuszcz z sera wyciągnę, no to już według opakowania, czyli 15 gramów ma 4 gramy tłuszczu. Jeżeli chodzi o salami, przyjmuję, że ma 35 w 100 gramach. Szynki, kurczaka nie wliczam totalnie. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli korzystam tutaj z gotowych proporcji. Czyli 80 g węgli, 160 chleba. 45 g białka,
225 mięsa ogólnie. Jeżeli chodzi o duszę, w tym posiłku mam 30 gramów, to by było 30 gramów na przykład oliwy lub na przykład 180 awokado. Ale tłuszcze pociągniemy właśnie z salami, z sera, może troszeczkę awokado, ale to zaraz zobaczymy. Także lecimy z przygotowaniem. No i dobra, jeszcze jedę się pieczę, ale podsumowując teraz makro, brakło mi 40 gramów mięsa i 5 gramów tłuszczu, według tutaj moich obliczeń. Ale rodzice, zaraz w sumie zobaczcie, robili dzisiaj tu takie zawijasy, szynki, także tego kurczaka wędzonego tutaj już nie będę napoczynał, tylko wezmę te zawijasy, tam w środku są pieczarki, troszeczkę jajka, majonezu niestety, no ale to będzie akurat jako tłuszcz, szynka jako źródło białka, także się wyrówna. Zobaczcie, jak to wygląda. W sumie troszeczkę popsuło może to jakość, wizerunek tego posiłku, ale to nie ma znaczenia. Patrzcie, tak wygląda gotowy posiłek. Tutaj są te zawijasy, jeden rozkroiłem. Tak to wygląda w środku. No i tosty. Tosty, naprawdę mega tęskniłem za nimi, także zabieram się za jedzenie. Nie kładłem do środka warzyw, bo nie lubię, jak się to wszystko rozmięknie, dlatego warzywa są dodatkowo. Może też to nie najlepiej wygląda, ale to nie ma znaczenia. Dobra, ja zabieram się za to, a z wami się już dzisiaj żegnam. Piona.